Chętni uczniowie muszą wybrać jeden z tematów konkursowych i wykonać pracę. Pierwszy temat dotyczy grafiki komputerowej i należy wykonać logo dla naszego technikum. Drugi temat dotyczy programowania i należy wykonać grę edukacyjną dotyczącą cyberbezpieczeństwa w dowolnym języku programowania. Pracę należy przesyłać do 22 grudnia 2022 roku na e-mail konkursowy, a więcej informacji można znaleźć na stronie naszej szkoły w zakładce konkursy. Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie lubartowskim do przesyłania prac konkursowych. Czekają oczywiście super nagrody.